Dobry. Dosyć dawno nie widzieliśmy się. Biorę za to na siebie odpowiedzialność, natomiast nie ma w tym mojej winy. I o tym chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. O odpowiedzialności i o winie. Szkoła szczęścia, lekcja trzecia, odpowiedzialność i wina. Są dwa rodzaje odpowiedzialności. Najpierw porozmawiajmy o tej odpowiedzialności, która poniekąd łączy się z winą, często jest mylona z winą. Rzeczy, które zrobiliśmy, powiedzieliśmy, pomyśleliśmy i konsekwencje z nich wypływające. Musisz nauczyć się rozróżniać odpowiedzialność od winy. Jest takie państwo azjatyckie, w którym kiedy dochodzi do wypadku samochodowego z udziałem obcokrajowca, wina automatycznie przypisywana jest temu obcokrajowcowi. Tłumaczone jest to w ten sposób, że gdyby nie przyjechał, nie doszłoby do wypadku. Lekki absurd. Ale właśnie w ten sposób działa twoje otoczenie. Bardzo często ludzie przypisują ci winę za coś, co nie jest twoją winą. Dlaczego? Czują się wtedy lepsi? Mogą winę zrzucić z siebie? Łatwiej jest manipulować osobą z poczuciem winy? Co gorsze, twoja podświadomość też często działa w ten sposób. Przypisuje ci winy, których nie masz. Dlaczego? Nie wiem, najprawdopodobniej od dziecka wbite do głowy, przez całe życie, przez otoczenie. Czym się różni odpowiedzialność od winy? Jak to możesz rozróżnić? Rzeczy, które robisz, myślisz, mówisz, niosą ze sobą konsekwencje. Często są to konsekwencje negatywne. Z tym, że jeżeli robisz wszystko w dobrej wierze, jeżeli działasz tak, jak uważasz, że powinno się działać, nie ma w tym twojej winy. Nawet jeżeli niesie to złe skutki, nie ma w tym twojej winy. Wina jest w momencie wtedy, kiedy coś robisz świadomie. Wykonujesz jakąś czynność, myśl, coś mówisz świadomie, ze złą intencją. Wtedy jest twoja wina. Weźmy na przykład takiego kasjera lotniczego. Pozdrawiam. Jeżeli wystawi źle bilet, użył całych swoich umiejętności, zrobił wszystko w jak najlepszej wierze, ale bilet wystawił źle. Jest to jego odpowiedzialność. Natomiast nie ma w tym jego winy. Winą by było wtedy, gdyby ten bilet celowo wystawił źle. Nieprzyjemny gość, człowiek, poczekaj, już ci taki bilet wystawię, że dalej jak do toalety, to z nim nie polecisz. Wtedy jest wina. Przejrzyj sobie swój umysł, przejrzyj sobie swoje życie. Przejrzyj swoje poczucie winy w różnych sytuacjach. Przekonasz się, że 80% rzeczy, za których przypisujesz sobie winę, niewłaściwie jest potraktowane. Nie ma w tym twojej winy. Niesiesz za to odpowiedzialność, tak, ale nie ma w tym zupełnie twojej winy. Musisz zdać sobie sprawę, żeby coś zrobić, coś zdziałać, żeby lepiej panować nad rzeczywistością, musisz pozbyć się niepotrzebnego poczucia winy. Nie mówię o tym, żeby żyć całkiem bezstresowo, za nic nie czuć się winnym. Ale jeżeli nie masz złych intencji, nie ma w tym twojej winy. Poczucie odpowiedzialności jest cechą mistrza. Musisz nieść odpowiedzialność. Musisz brać odpowiedzialność za swoje czyny i nie tylko. Natomiast bezsensowne przypisywanie sobie winy, nadmierne poczucie winy jest cechą niewolnika. Wtedy można tobą manipulować. Wtedy nie podejmiesz się większych zadań, bo poczucie winy przytłacza cię do ziemi. Pomówmy teraz o drugim rodzaju odpowiedzialności. Odpowiedzialność, którą bierzesz na siebie dobrowolnie. Za rzeczy, które nie są wynikiem twojego działania, twoich myśli, twoich słów, a jednak przyjmujesz za to odpowiedzialność. Po co? Dlatego, żeby coś zdziałać. Żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, musisz za to przyjąć odpowiedzialność. Zobacz, ten facet, który będzie odśnieżał śnieg przed twoim domem, on jest za to odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny za odśnieżenie tego kawałka chodnika, natomiast nie ma w tym winy. Ale gdyby nie był odpowiedzialny, nie odśnieżałby go. Szamani hawajscy przed przystąpieniem do leczenia pacjenta
biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za tą chorobę. Dopiero zaczynają leczyć. Żeby coś zdziałać, musisz wziąć za to odpowiedzialność na siebie. Tak samo jest w twoim życiu. Jeżeli chcesz zmienić jakiś fragment rzeczywistości, jeżeli chcesz zmienić coś w sobie, coś w swoim życiu, musisz przyjąć za ten fragment odpowiedzialność. To nie znaczy winę. Absolutnie. Po prostu czujesz odpowiedzialność za ten fragment rzeczywistości i zmieniasz go. Jeżeli nie będzie odpowiedzialności, nie będzie ci się chciało, łatwo się poddasz, nie będzie zmian. Jeżeli odpowiedzialność całkowita leży po twojej stronie, wtedy zabierasz się do roboty i zmieniasz to. A więc cóż, żyj bez poczucia winy, bez bezsensownego poczucia winy. Zrób sobie taki rachunek sumienia, taki przegląd swoich myśli. Zdejmij z siebie 80% winy. Przyjmij 80% więcej odpowiedzialności. Działaj, zmieniaj swoje życie, zmieniaj świat. Będzie lepiej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Zapraszam na inne filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.